dzisiaj mamy taką wyjątkową okazję, aby móc spojrzeć na to od środka, zobaczyć jakie jest tempo prac, zobaczyć zakres tych prac i zobaczyć jak zmienia się Ostrowiecki Browar Kultury, jak pięknieje, jaką przechodzi metamorfozę po to, żeby za jakiś czas tutaj być otwarty dla naszej społeczności, dla mieszkańców Ostrowca i to, co ciągle podkreślam, aby w tym miejscu mogły nasze dzieci odkryć swoje talenty i aby za kilkadziesiąt lat ktoś mógł powiedzieć, jako uznany artysta, światowy artysta, że swoje pierwsze kroki stawiał w Ostrowieckim Browarze Kultury. Przede wszystkim wykorzystanie pogody i wszystkie roboty trudne, te zewnętrzne, są już na etapie ukończenia. Cieszę się bardzo, że wykonawca tutaj jest prosto o zadaniu i te elementy dachów są już zakończone. W przypadku intensywnych opadów czy takich ulewnych burz byłby z tego tytułu kłopot, a tak jesteśmy zabezpieczeni i tutaj te prace wewnątrz mogą być kontynuowane. Jeszcze tutaj czeka nas trochę robót, ale tutaj chcę podkreślić zaangażowanie firmy MTM, tu pana kierownika w szczególności. Na tą chwilę 70 osób pracuje na budowie, więc tego z zewnątrz, od ulicy Sienińskiej, czy od ulicy Polnej, czy od Wardyńskiego nie widać, ale ci ludzie są na obiekcie i postęp tych prac jest, więc myślę, że to jest bardzo ważne i tutaj czekamy na końcowy efekt. Taka pierwsza namiastka, jak ten browar ma wyglądać, tu już wykonawca zrobił taką niespodziankę, bo część elewacji vis-a-vis PG3, czyli dawnej szkoły numer 6 przy ulicy Polnej jest wykonana, więc to pokazuje, jaki duch będzie wydobyty z tych obiektów. Z robót zewnętrznych robimy tutaj ostatnie fundamenty pod tą dobudowę, segmenty A1 i B1. Poza tym roboty cały czas instalacyjne w środku, ogrzewania podłogowe, instalacje wentylacji, instalacje elektryczne, już okładziny wewnętrzne ścian, suche i mokre tynki, ocieplenie ścian od wewnątrz, tam gdzie zostaje elewacja ceglana i to się dzieje w całym tym segmencie od strony ulicy Sienińskiej aż do tego momentu, do segmentu F. To są główne roboty w tym momencie, także roboty związane z wymianą pokrycia dachu na segmencie G, czyli tym drugim od strony ulicy Wardyńskiego. Cały czas trwają prace właśnie na tym segmencie, który od strony Polnej już jest skończony. Teraz to samo jest wykonywane od strony dziedzińca. Również na kolejnym segmencie od strony tutaj Wardyńskiego, też od strony dziedzińca są te roboty prowadzone, tak żeby te elewacje w tym miesiącu ukończyć, tak do takiego stopnia jak w tym segmencie od Polnej. I roboty wewnątrz, w segmencie tym z kominem, dwie sale pod kominem na drugim i pierwszym piętrze, też ta cegła już jest konserwowana, żeby ją zostawić w takim stanie. Tu będziemy te obiekty dzielić między trzy instytucje. Miejskie Centrum Kultury jako główna instytucja, Biuro Wystaw Artystycznych i Miejska Biblioteka Publiczna. Te obiekty będą służyć tym instytucjom. Zakładamy, że w przyszłości będziemy rozszerzać. Równolegle z tymi pracami technicznymi, budowlanymi, montażowymi i wykończeniowymi przygotowujemy się do prac związanych z zakupem 20 lipca, panie naczelniku, przetarg na dostawę wyposażenia, otwarcie ofert, więc kupujemy komputery, kupujemy wyposażenie pracowni rzeźbiarskiej, plastycznej, po to, żeby móc wyposażyć. To oczywiście będzie robione w etapach, bo nie sposób wszystko jednorazowo zakupić. Dzisiaj przejdziemy na tą część, gdzie biblioteka będzie głównym użytkownikiem i tak bym tutaj zaproponował Państwu, żebyśmy dzisiaj zobaczyli tą część, a za jakiś czas wykonawca nas zaprosi na kolejną część, powiedzmy BWA bądź Miejskiego Centrum Kultury.